Uważajcie! Co to? Już tak ubiegnie. Ale leci ktoś, patrz. Ktoś leci. Chodź, może cię tutaj. Jest Stasiu, mój powoły. Nie, nie, nie.
Mogę tędy już pobiec? W innych butach? Thank you.
Thank you.
64, kolejna pani.
Tamta Anna. I kolejna. Izabela Janek. Numer 49. Kasia Dalińska. Zapraszam oczywiście do lepszego rozpuszczania po tym biegu, do tego, żeby skorzystać z posiłku. Chwilę regeneracji o godzinie 17. Tutaj spotykamy się przed tą sceną na uroczyste zakończenie naszego biegu. Numer 48. Gabel Piotr, Kostykowa. Zawodnicy, którzy jest na linii mety, także jeszcze około, dokładnie zobaczymy, ile wystartowało. Wystartowało 246 uczestników, już nie stało wybyty. A na linii mety witamy Marcin Stark, Planeta Nisko. A za chwileczkę będzie Bielecka Beata, prawdopodobnie na linii Roma Weszczeka z pomiaru czasu, tak jest. Tomaszowska grupa biegowa, a za nią Konrada Triniecka, Żołyńska grupa biegowa. Widzicie Państwo z różnych stron naszego kraju, miejscowości, województwa, zawodnicy przybyli na ósmą kolejną grupę, która, tak jak mówiłem, miała być w lipcu tradycyjnie. Ten bieg jest zakontraktowany tutaj na lipiec, ale w tym roku nie udało się tego zrealizować, dlatego... Lidin Dosnaria, o roku pobiegania. Wąsik na żenach, Tornado Karabina. Bardzo ciekawe miejscowości nazwy klubów. Można spotkać tutaj. Kolejna pani Wąsik Marzena. Przepraszam. To jest tak, to jest Tornado Karabina i Rogowski Tomasz. Klub Ryszard. Za chwileczkę będzie Wojnar Stanisław Parasiu. A ci panowie to wcześniej to był Lubin Bielec. Czyli okolice przyjaciele biega na bieg 228, to jest biegiem Wojna Stanisław, witamy, stara się. Kolejna pani, która się zbliża do mety, jest to prawdopodobnie Pola Kirena z Wielbrania, a za nią Zdecki Paweł Dębny i Żółkowska Sylwia w żółtej koszulce z Kalowowskich Wybiegacza. Do końca jeszcze pościgacie trochę. Jest 24 numer, Kaja Wiesław. Czyli już jest na mecie 219 osób. Jeszcze 29 osób i powinno wszyscy już być na mecie. Chyba, że ktoś po prostu wcześniej zrezygnował z dokończenia tego biegu i strzec z klasy. Mamy nadzieję, że nic tutaj się nie stało i służba medyczna nie musiała interweniować, żeby kogoś zabierać do telewizji. 104 numer. Kukla Luka, superior. Tak jak mówiłem, proszę Państwa, co ósmy zawodnik
poczynając od 16 miejsca. Proszę śledzić swoje wyniki. Za chwilę będą wywieszone oficjalne wyniki na listach wygotowane. Co 8 zawodnik dostaje nagrodę niespodziankę wejście do pizzerii Rustika. Witam numer 103, Kucharski Sławomir, Fabranski. Za chwileczkę będzie na linii młody Przędzel, Maśla Katarzyna, przepraszam. I kolejna Katarzyna, tym razem Kata, z Kowalski kandydata. Jest Tuzin Marcin i Piotrek Rochowski, który był tak samym zającym na 40 minut. Przepraszam, na... Punkt na godzinę, dokładnie. Dokładnie z takim wynikiem Piotrek zjawił się na mecie, czyli wykwalifikowany zając, można powiedzieć. No robił ostatnio, no. Doskonale tempo, kto chciał właśnie w takim czasie 30 minut biec z Piotkiem i właśnie w 50 minut pokonać ten dystans. A jeszcze byłem na rowerze, jak przyjechałem cały wyczerpany. Odcinał jeszcze wyczerpany. A tutaj wyraźnie numer 149. Pastuszko Łukasz, Kucharska Agnieszka. Wszyscy z Fabianski. Juszko Iwira, Zyskot Komponika ze Stalowej Woli. Pastuszko Ewelina. Za chwileczkę na rowerze. Cały zespół Fabianski wspólnie biegnie. Numer 148, to wszystko Ewelina. I 230 osób jest na tym mocy. A tam widzimy mocny finisz zawodnika w zielonej koszulce. Brawo! Brawo! Numer 133 numer. Michał Augustyn. I numer 101, Kubik Aurelia, fan klub Zasmanka. Będzie losowanie dodatkowych atrakcyjnych nagród przygotowanych przez naszych sponsorów. Godzina 17. Przed tej sceną zapraszamy na zakończenie. Tak jakby biegła trasa, pierwsze rondo na pierwszej rundzie po lewej stronie, że zobaczycie tam jest. Patrzę na numer, to jeszcze nie wiem, do odbioru tego poziomu na numerach startowych. I z numerem startowym proszę udać się na tam do tej pizzerii. Ja
O tam gonili, tam nie widali. Jaka mocna grupa z stalowolskich biegacza. Wśród nich ten pan na pierwszym miejscu jest to Brozowski Henryk, który dzisiaj odchodzi już teraz razu 80 urodziny. Witamy panu Henryku. Nowoczesności i duża grupa zawodników jest. Wyraz minucie 118. Małek Marta, Pasek Tomasz, Tarnodrzek, Maciejko Magdalena, Ostrowiec. Dostajemy medale, oczywiście. Dzięki. Dajemy medale, proszę, gratulacje. Kolorystyczni pasują. No bo ja jestem młodsza, to trzeba było wcześniej troszkę, nie? No. No, no właśnie. Pogadamy na 30 lat. I numer 55. Wilmarta Azińska. Witamy na mocie. Brawo, brawo. Brawo, brawo. Gratulacje, super. Nie ważne jaki czas, ważne, żeby kobiet szczęśliwie skończyć i cieszyć się tym, że można właśnie wspólnie spędzić czas w ten sposób. I kolejna pani na linii lety. Wida się do nas. Numer 160. Polska Bożena z Lublin biega. Witamy Lublin. Ostatnio gościliśmy właśnie w Lublinie na Mistrzostwach Polski Masters, gdzie nasza ekipa ze stanowiły przygodła 13 medali w różnych kategoriach Masters. Za chwilę powinna się pojawić w Krakińska Agnieszka. Głowy biegły, różnice 5. Ma było mieć 46. Trzymaj to. Cieszę się, jak pozostali z tego, że może dostać taki piękny medal, wodę i później wziąć udział w losowaniu tego samochodu, który tam jest przed podium. Na trzydniową jazdę trudno. I witamy. 202 Kaczyńska Agnieszka, pan klub Bosman. A za chwileczkę będzie tak, już jest na ostatnim prostym, zabyła Monika. Już jest 243 osoby na... Proszę, jaki Filip, wielkie brawa dla tej pani. Wielkie, wielkie brawa, tam jest jakiś... Brawo, brawo, jeszcze czas. Już mówimy... Godzina 7.54. Czyli nieco ponad godzinę czasu potrzebują zawodnicy, żeby przebiec naszą trasę. A z tego, co słyszę tutaj za plecami, za uszami, to
Trasa jest szybka, taka, że można właśnie bić te rekordy życiowe i poprawiać swoje wyniki. I oczywiście zapraszamy w przyszłym roku, żeby znowu stanąć na starcie naszego biegu i próbować. Żeby mi kwitek weźmie. Kwitek właśnie.
Jeszcze jedno nazwisko do Pizzy, do Pizzy, jest to Pryca Dominik, który zajął 8 miejsce. Pryca Dominik. Ze 60. Ze 60, 70.